imię Monika Chabior i chciałam wam opowiedzieć o cudownej miłości. O wielkiej miłości, którą spotkałam. Patrz, tam na billboardzie masz, trzymamy dyskie za dobre spotkanie. Ale to nie jest dobre spotkanie. Ja spotkałam się z Jezusem. To było dobre spotkanie. To była moja miłość, to jest moja miłość. Całe życie chodziłam w lękach. Całe życie chodziłam w odrzuceniu. Płakałam. Nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Dziadek mój pił, tata mój pił. I ja też piłam. Taki łańcuszek. I myślałam, Boże, co się w ogóle dzieje? Dlaczego to życie tak ohydne jest i tak wygląda? Coś wam powiem. Ono tak wygląda, ponieważ nie znacie prawdziwej miłości. Miłość ludzka to jest miłość zaczarowana. To nie jest miłość prawdziwa. Miłość prawdziwa to jest Jezus Chrystus. Na swojej drodze kiedyś spotkałam człowieka, który powiedział mi, Bóg mnie cię kocha. A ja powiedziałam, jak mnie kocha, jak moje życie to piekło. O, mówię, wiesz czemu twoje życie to piekło? Ponieważ nie spotkałaś się z żywym Bogiem. Nie spotkałaś się z prawdziwym Jezusem. Bo tylko w Nim jest miłość. Poza Nim nie ma nic. Poza Nim jest piekło. Poza Nim jest zamieszanie. Poza Nim jest alkohol. Poza Nim są narkotyki. Dlaczego tak jest? Bo szukasz spełnienia. Szukasz spełnienia w piwie, w imprezie, w narkotykach, we wszystkim, co może dać ci szczęście, ale to nie jest szczęście. Sama tego szukałam. Szukałam tego, ponieważ szukałam miłości, nie wiedziałam, gdzie mam ją znaleźć. Ale Jezus Chrystus przyszedł do mnie. Kiedyś myślałam, że byłam ofiarą, że wszystko po prostu było takie dla mojego życia okropne. I myślałam po prostu, że Boga nie ma na tym świecie. Ale On jest. On przyszedł do mnie. Pokazał mi, że nie muszę już być ofiarą. Że mogę żyć i mogę się cieszyć życiem. I spotkałam tą miłość, która jest jedyną miłością. I dzisiaj mówię do ciebie. Możesz ją spotkać. Możesz ją spotkać. Inna miłość nie da ci zaspokojenia. Nie da ci spełnienia. Bo poza Jezusem nie ma jej. Nie ma jej nigdzie. W kościele są różne figurki, różne rzeczy, ludzie do nich klękają, modlą się, robią. Ja też to robiłam. Przed Marią klękałam, przed Jezusem klękałam, w ogóle przed jakimiś rzeczami. I nic mi to nie dawało. Kompletnie nic. Byłam załamana jak dach sołtysa. Całe moje życie tak wyglądało. Tylko Jezus Chrystus, On całkowicie zmienił moje życie. Dlaczego? Dlatego, że w Nim narodziłam się na nowo. W Nim jestem nowa. Moje stare życie poszło, zostało spuszczone w klezecie. A w tej chwili jestem nowym człowiekiem. I stoję tutaj, dlaczego? Bo kocham. Bo kocham w Nim ludzi. Bo w Chrystusie kocham ludzi. I mówię, tylko w Nim masz wszystko, bo On poszedł na krzyż. On stał się grzechem. On stał się syfem. Dlatego, żebyś ty tego teraz nie musiał mieć. Ale tylko wtedy tak nie będzie. Jeżeli przyjdziesz i powiesz, Jezus, potrzebuję ciebie. Potrzebuję tej rzeczywistości, żeby moje życie się zmieniło. Żebym się nie musiał niczego bać. Ja całe życie się bałam. Nic w tym życiu nie zrobiłam. Do tego momentu, kiedy nie poznałam Jezusa. Przyjdź i powiedz, Jezus, potrzebuję ciebie, żeby moje życie się zmieniło.